Okej, już tłumaczę, jak masz to zrobić. Wklejam tutaj na przykład do ciebie link. Okej, i to ci wkleję. I teraz zobacz, wkleiłem i pokazał się podgląd. I teraz jak ja to wyślę, to prawdopodobnie Facebook mi zrobi to samo, co teraz tobie, więc zablokuję. Uwaga. O, widzisz? Wygląda na to, tarara. To samo. Więc nie przechodzi ten link. Robię teraz dokładnie to samo, a więc wklejam znowu tą wiadomość. Pokazał się już podgląd i widzisz, zaznaczam ten link, który tutaj jest i delete. Kopiuję go. Tfu, przepraszam, usuwam go. A więc jak mam samą wiadomość już bez linka, ale wyświetlony już podgląd, to kliknięcie w ten podgląd normalnie przeniesie osobę do tego live'u, do tego nagrania, bo Facebook już tu pamięta. Teraz jak kliknę wyślij, widzisz, przeszło, normalnie jest nagranie i wszystko gra. I tak trzeba robić, jak Facebook tutaj kombinuje. Nie zawsze to co prawda przechodzi, ale u mnie bardzo często to się sprawdza. No oczywiście.